Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie prostą rzecz. Skleimy sobie buta. Pokażę Wam, jak nakładać klej, jak to wykończyć, żeby to się trzymało i żeby klejenie było trwałe. Zapraszam na odcinek. Przed klejeniem musimy się do tej oderwanej podeszwy dostać. Także rozpinamy sobie kapcia. Hopsa, hopsa. Bierzemy klej. Ja niestety już mam końcówkę kleju, także powinno to się zrobić tak, że nałożyć na obie powierzchnie klej. Natomiast ja obawiam się, że nałożę tylko na spód. Tyle tylko mi starczy. I resztę dociśniemy. Muszę się dostać do kleju. Klej do obuwia charakteryzuje się tym, że jest elastyczny po zaschnięciu. W związku z czym nie będzie strachu, że nam popęka podczas używania. O, i mamy go. Bierzemy szpatułkę. Jak nie macie szpatułek takich do mieszania kawy, to może to być wykałaczka. Generalnie coś, co prawdopodobnie potem wyrzucimy. I smarujemy całą powierzchnię. Zaczynam smarowanie, ponieważ mam końcówkę kleju, jak Wam pokazywałem. Od zewnętrznej krawędzi, bo to jest najważniejsze, żeby ten fragment przykleić. Z tym klejem postępujemy tak, jak za dawnych czasów się postępowało z butaprenem, czyli smarujemy i się nie martwimy, że on nam zaraz zaschnie, bo on nam zaraz nie zaschnie. Nie musi to być gruba warstwa, ponieważ kończymy ten klej, to sobie tutaj wytrę. O, o i w ten sposób mam posmarowaną całość. Dobra. I teraz rzecz najważniejsza. Układamy ładnie i dociskamy odtąd. Od środka jedziemy na zewnątrz małymi ruchami, tak żeby ładnie równo tę podeszwę rozłożyć, żeby nie było zagięć, bo takie zagięcia wszelakie będą bardzo niewygodne pod stopą. Więc wolnymi ruchami po kawałeczku jedziemy. I teraz trzeba to docisnąć. Więc ile się da, to dociskamy ręcznie. I w takim kleju do butów najważniejsze jest właśnie dociśnięcie. Dociśnięcie, ile mamy sił w rękach, żeby te dwie powierzchnie się przesączyły niemalże klejem, to wtedy będą trzymać. Bo jeżeli klej nam zaschnie, a tam będzie powietrze, no to cała nasza praca na marne. Teraz należałoby zostawić to dociśnięte na dłuższy czas. Pokażę Wam mój patent. Hop. Bierzemy czystą gąbkę jakąś, akurat taką znalazłem czystą. Tutaj sobie ją docisnę, a żeby była dociśnięta równo. O. Tak i łapiemy to. Przód jest najważniejszy, bo od przodu może nam się odkleić podeszwa. I tak przygotowanego kapcia zostawiamy na parę godzin. Zostawcie subskrypcję tam na dole. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!